Które z poniższych funkcji są parzyste, które nieparzyste, a które ani parzyste, ani nieparzyste? Zacznijmy może od przypomnienia, co to jest funkcja parzysta lub nieparzysta. Więc tak, f to jest parzysta. Więc dwa warunki muszą być spełnione. Po pierwsze, jeżeli x należy do dziedziny funkcji, wtedy minus x też należy do dziedziny funkcji, czyli dziedzina funkcji musi być symetryczna względem zera. No i dla funkcji parzystej mamy wartość w punkcie minus x, musi być równa wartości funkcji w punkcie x. Natomiast jeżeli f jest nieparzysta, no to ten sam warunek odnośnie dziedziny i wtedy f od minus x, czyli wartość w punkcie minus x to jest minus f od x. No a jeżeli funkcja nie spełnia tych warunków, no to nie jest ani parzysta, ani nieparzysta i są też funkcje, które są ani takie, ani takie. Dobrze, to zacznijmy od funkcji f. Dziedzina, no jaka jest dziedzina? Więc, prawda, x do czwartej nie może być 3, czyli musimy wyrzucić z dziedziny rozwiązania takiego równania, żeby w mianowniku nie mieć 0, czyli x do czwartej równe 3, czyli x równe plus minus pierwiastek trzeciego, czwartego stopnia z 3, czyli dziedzina są wszystkie liczby rzeczywiste bez tych dwóch punktów, no i wtedy ona jest już symetryczna i liczymy sobie, ile to jest f od minus x, czyli to jest 5 dzielone przez 3 minus x do czwartej. No właśnie teraz, ponieważ to jest parzysta potęga, to minus x do czwartej to jest to samo co x do czwartej, czyli to jest 5 przez 3 minus x do czwartej i to jest f od x. Czyli wartość w punkcie minus x jest równa wartości funkcji w punkcie x, czyli to jest funkcja parzysta. Dobrze, teraz funkcja g. Dziedzina funkcji g to są wszystkie liczby rzeczywiste poza zerem, czyli ten warunek jest spełniony. Liczymy g od minus x, tak, to jest 1 przez minus x plus pierwiastek trzeciego stopnia z minus x. Teraz 1 przez minus x to jest to samo co minus 1 przez x, a pierwiastek trzeciego stopnia z minus x to jest to samo co minus pierwiastek trzeciego stopnia z x. Prawda? I widzimy, że to jest minus g od x, prawda? Minus minus, a tu jest plus plus, czyli to jest minus. Czyli widzimy, że g od minus x to jest minus g od x, czyli to jest funkcja nieparzysta. Przejdźmy teraz do funkcji h. Tutaj żadnych problemów z dziedziną nie mamy. W dziedziną są wszystkie liczby rzeczywiste. Liczymy h od minus x, to jest 2 do minus x plus 2 do minus minus x, czyli 2 do x. No i widzimy, że to jest dokładnie to samo, co tutaj, prawda? Czyli to jest h od x. Zatem to jest funkcja parzysta. Dobrze, i teraz ostatnia funkcja j. No x musi być różne od 1, żeby nie trafić na 0 w mianowniku, no i jeżeli chcemy mówić o parzystości i nieparzystości, więc musimy wyrzucić również minus 1 z dziedziny, czyli załóżmy, że rozpatrujemy ją na takiej trochę mniejszej dziedzinie, różne od 1, różne od minus 1, liczymy j od minus x, to jest minus x przez 1 minus minus x, czyli to jest minus x przez 1 plus x, więc nie wygląda, żeby to jakoś było bezpośrednio związane z j od x. Może sprawdźmy sobie, weźmy j od minus 2 na przykład, policzmy. To jest j od minus 2, to jest minus 2 przez 1 minus minus 2, czyli to jest to minus 2 przez 3, czyli minus 2 trzecie. Tak? A j od 2 to jest 2 przez 1 minus 2, czyli 2 przez minus 1, czyli minus 2. No, czyli widzimy, że j od minus 2 nie jest ani j od 2, ani minus j od 2, wobec tego ta funkcja nie jest ani parzysta, ani nieparzysta, czyli ani parzysta, ani nieparzysta. No i jak zwykle zachęcam do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.